free to scream whenever you want. Śmieszki, heheszki, ale klaun może nas dorwać i to raczej nie jest zbyt dobre wyjście, a co najgorsze, to może być istny labirynt, który może też sprawić, że troszkę się zgubię. Ale skoro tutaj prowadziły ślady krwi, okej, to znaczy, że powinienem iść w lewo. Będę próbował za każdym razem najpierw badać ścieżkę pierwszą w prawo. Okej, tam bym dotarł. Czy to serce? Tak. Ktoś zostawił serce dla tej gry. Dobra, tu był koniec. Pierwsze musimy znaleźć stąd wyjście. Czy to może być gdzieś tutaj? What the fuck? Hello. Okej, no wydaje się, że idę w dobrym kierunku. Bo tutaj raczej nic nie ma, to też nie są żadne drzwi. O, pająk. Wypadł sobie z wentylacji. No way out. To jest stary budynek administracji. Ja muszę znaleźć z niego wyjście. Kurde, system obrony jest aktywny. Tylko pytanie, co jest z tym systemem? Czyżby znowu jakieś karabiny? Wielki pająk, ale on raczej zbyt wiele tutaj nie powinien nam zrobić. Hello? Dobra. Nie żyjesz. Ponad 1000 zaginionych. Ponad 1000 osób zaginionych, tak to powinno być chyba. Dobra, pająka sobie ominiemy. What the... God damn it. No dobra. To wiemy, że system obrony jest tam załączony. Pytanie, czy jest opcja, abym znalazł jakieś inne przejście tą wentylacją. Dlatego sobie... No, to był ten pająk. Dlatego sprawdzę, czy są tam jakieś inne przejścia. No tak naprawdę wszystkiego też do końca nie sprawdziłem. Pójdę tutaj. Tu było to serce. Tu nic nie ma. Tutaj też nic nie ma. Tam wiem, że też na pewno nic nie ma. To kurczę, to pytanie, jak mógłbym oszukać ten system ochrony? Tu coś było? Nie. Więc wychodzi na to, że to jest tylko jedyna droga do przejścia, bo tu pamiętam, że skręcałem w prawo. Tam nic nie było. I tutaj też. Może nie. Nie, no to mogłem tylko tak. Także to musi być jedyna droga, jaką mogę przejść. No tutaj też żadnych ścieżek nie ma, które mogłyby mi w jakiś sposób pomóc. Tutaj tak dziwnie prześwituje na drugą stronę, jakby coś tam miało
być, ale nie ma. Nie wiem, czy jestem w stanie po tego karabinu jakoś tak przebiec, żeby za wiele on mi krzywdy nie zrobił. Trzeba będzie to chyba sprawdzić, chociaż z drugiej strony też nie mam żadnej apteczki, więc na pierwszy rzut oka może to zaboleć. Tu jest ten karabin, który do mnie strzela. Spróbuję do pewnego wychodzić. Auć. What the fuck? Okej. Nie zainteresował się mną. Ja sobie zamknę tam. Wow. Goddammit. To wszystko musi być pozamykane? Okej, coś tam odłączyłem. Nie wiem, czy nie będę musiał tam wrócić, żeby móc się uleczyć po prostu. Kurde. Cholera. Przestań mnie gonić. Wiem, że mnie gonisz. Goddammit. Może mnie nie dorwie. Oby mnie nie dorwał, bo mam naprawdę mało życia. Idź sobie stąd, paskudo. Idź sobie stąd. Kurde, no cały czas to krążę. Mógłbym szybko dobiec po te antybiotyki tam na drugą stronę, żeby... żeby mnie nie zabił. Goddammit. Z tego, co udało mi się zaobserwować, to właśnie muszę włączyć wszystkie na zielono te guziki, ale jest taki mały problem, że on jak przechodzi, to je dezaktywuje, więc na tym korytarzu powinienem go jakoś w cudzysłowie wyminąć, tak aby on poszedł sobie za moje plecy. Wtedy będę miał jakby okazję do szybkiego sprintu. Okej, okay. To wyłączam. Natomiast teraz, jak on będzie to tędy przechodził, to chciałbym, żeby poszedł w prawą stronę. To da mi pewien czas. Z tego, co zauważyłem, on w tym pokoju na samym końcu, gdzie są te wszystkie apteczki, których, kurde, czemu, nie wiem, nie wziąłem. Tam dosyć dużo czasu spędza, więc to może być dobra okazja do pozbycia się tego gościa. Tylko skręć w prawo. No nie chcę pójść w prawo, więc ja mógłbym wykorzystać w sumie ten fakt na pobiegnięcie i na uleczenie się, bo na pewno będą mi potrzebne też... Na pewno będzie mi potrzebne sporo życia, z tego względu, że są tam też cały czas aktywne te wieżyczki obronne. Uda mi się to przebiec.
Miejmy nadzieję, pół godziny prób. W końcu jest, udało się. No tyle, co ja się tam nastałem czekając, to naprawdę było mega, mega męczące. Mam nadzieję, że teraz mnie tutaj nic nie zabije, bo nie chciałbym przechodzić tego jeszcze raz. I'm still alive. Scream whenever you want.